Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Karpiowy Stan Umysłu. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na zgoła odmienny odcinek niż zazwyczaj, czyli zazwyczaj pokazuję Wam swoje zasiadki karpiowe, przygody karpiowe, a tym razem chciałem Wam pokazać najnowszą łódkę firmy Boatman Vulcan. Jedziemy z tematem. Dzięki uprzejmości firmy Boatman mam okazję zaprezentować Wam i przetestować tą najnowszą łódkę, czyli łódkę Vulcan. Przy okazji, będąc na rybach, bo jestem teraz na zasiadce 3-dniowej, będę pływał Boatmanem Actor Pro Plusem i Vulcanem, więc naocznie zobaczę, jakie są różnice i o nich Wam w dalszej części filmu opowiem. Opowiem Wam też, jak wygląda nowy panel sterowania, jak się nim steruje, jak tą łódkę się ładuje, a jak się ładowało poprzedniego Boatmana. Różnice są naprawdę spore i na mega, mega plus, jeżeli chodzi o łódkę Vulcan. Więc na pierwszy rzut oka, jak tą łódkę bierzecie, to wydaje się ona troszeczkę mniej plastikowa od swojego poprzednika. Ta konstrukcja wydaje się taka lepsza, fajniejsza. Kolejna rzecz to to, że Vulcan ma dwa akumulatory, Boatman Actor Pro Plus miał jeden akumulator, z tym, że akumulator w Boatmanie Actor Pro Plusie był jako jeden większy niż jeden akumulator w Vulcanie. Tutaj macie opis, jakie są wartości, ile jest watogodzin w Vulcanie, a ile jest w Actor Pro Plusie. Następna rzecz to komory. Tutaj jest naprawdę na bardzo fajny plus, bo wcześniej trzeba było robić taki, ja to się śmieję, robić skrót klawiszowy w Actor Pro Plusie, dzięki czemu podnosiła się komora i to tam różnie to tam sobie tam działało, tam trzeba było dwa razy nacisnąć. Nieraz wiecie, jakieś ręce w zanęcie uwalone, kładziecie ręce na pilot, no słaby temat. Może nie jakaś tragedia, ale zdecydowanie lepsza jest konstrukcja teraz w Vulcanie, bo po prostu bierzemy sobie od spodu ręką, pyk, pyk i zamykamy te komory i mamy święty spokój. Jest różnica taka, że Vulcan na tą chwilę, nie wiem czy będzie opcjonalnie jakaś tam dodatkowa przegroda, w tej chwili nie ma. Jest jedna duża przegroda, a w aktorze były dwie, można było taką dołożyć tam plastik i mieliśmy wtedy dwie przegrody. Jak dla mnie to i tak nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ sama oddolność łódki nie jest jakaś strasznie wielka, to są to łódki średnie, więc to co wsypię w jedną komorę w zupełności mi to wystarcza. Zresztą nigdy nie korzystałem z Actor Pro Plusa z dwóch komór. Kolejna różnica i tutaj jest w tym przypadku zdecydowana różnica na mega plus dla Vulcana jest to, że nie musimy wkładać naszego zestawu z woreczkiem PVA czy z siatką PVA, cokolwiek. Wiecie, trzeba było najpierw tak, przenieść ten zestaw od spodu w Actor Pro Plusie, pozamykać te komory, było to troszeczkę uciążliwe i dopiero sypać zanętę. W Vulcanie robimy to zgoła na odwrót, to Wam wszystko już potem pokażę w dalszej części filmu. Po prostu sypiemy zanętę, układamy przypon i z tyłu w Vulcanie są takie drzwiczki, dzięki czemu możemy sobie żyłkę czy plecionkę przeprowadzić dołem i nie musimy już wiele kombinować. Kolejna różnica między Vulcanem a Actor Pro Plusem jest pilot. No tutaj pilot jest na bardzo duży plus i tutaj jest wielki ukłon w stronę firmy Boatman, ponieważ pilot jest w 100% wodoodporny, może nam wpaść do wody, możemy sobie go tam po prostu tylko wystarczy przetrzepać i pilot z powrotem jest sprawny. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ wiecie, w deszcz, nieraz po prostu chwila nieuwagi, pilot nam wpadnie do wody i mamy po rybach. I koniec. A w tym przypadku jest wszystko fajnie. Jeżeli chodzi dalej o pilota,
to tutaj jest bardzo fajnie, bo zrobili więcej guzikologii. W wcześniejszym Boltmanie trzeba było troszeczkę używać różnych skrótów klawiszowych, żeby wykonać jakąś funkcję. Tutaj te funkcje są już na miejscu. Wystarczy je po prostu sobie ponaciskać jednym guziczkiem i wszystko ładnie, fajnie działa. I tutaj dochodzi jeszcze nam takiej rzecz jak płynięcie do przodu, nie? W poprzedniej łódce trzeba było po prostu dłużej trzymać joystick, chwilę trzymać joystick, żeby łódka płynęła nam do przodu i ona płynęła nam przez minutę. W tym wypadku już nie musimy tego robić, po prostu tylko naciskamy guzik, łódka nam płynie do przodu, potem naciskamy drugi, trzeci raz, wyskakuje nam tam cyferka 1, 2, 3, w zależności ile razy nacisnęliśmy i ta łódka nam płynie minutę, dwie lub trzy do przodu. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne ułatwienie. Więc to takie na pierwszy rzut oka różnice, jakie widzę między Boltmanem Vulcan a Boltmanem Actor Pro Plus. Jak się będzie ta łódka sparowała? Nie mam zielonego pojęcia, jeżeli chodzi o, wiecie, jakieś rzeczy tego typu, czy coś się będzie psuło, czy będą wychodziły jakieś choroby wieku dziecięcego. Nie mam zielonego pojęcia. Tą łódkę mam dzisiaj, popływam nią na tej zasiadce 3 dni i tyle, co na tych 3 dniach będę pływał, to tyle będę mógł powiedzieć, więc nie zakładam, że coś się stanie przez 3 dni. Ale mając doświadczenie z poprzednim Boltmanem Actor Pro Plusem, no myślę, że chyba nie będzie problemów, bo Actor Pro Plus naprawdę mam go już ponad 2 lata i bez najmniejszych problemów w nim pływam, nie mam żadnych jakichś, nie zdarzyły mi się jakieś fuck-upy, żeby łódka nie działała, coś się zepsuło i tego typu rzeczy. No dobrze, to bierzemy się za gałkologię tutaj na naszym pilocie. Zaczniemy od joysticka. Joystick, wiadomo, prosta sprawa. Do przodu, do tyłu, prawo, lewo. Nic więcej nie ma do tłumaczenia. Zaczynamy od guzika pierwszego od góry. Mamy tutaj napisane left hopper, czyli otwiera nam się lewa komora. Potem mamy middle hopper, otwierają nam się dwie komory, zaraz wam to pokażę. Tu mamy right hopper, to nam się otwiera prawa komora. I hook release, ale tutaj akurat w tej łódce nie ma haka do otwierania, więc on jest jakby, jak naciśniemy, to nic się tutaj nie będzie działo. Zamknijmy sobie komory. O, no i używamy tego middle release. Middle hopper, przepraszam. I za jednym razem otwierają nam się dwie komory. Kolejny guzik, tutaj mamy speed. I on nam tutaj będzie regulował prędkość na łódce. Teraz mamy high, najwyższą. Kolejne naciśnięcie jest M, medium, czyli średnio. I na zielono L, low, najniższa prędkość. Ta właśnie low to jest taka prędkość porównywalna do Boltmana Actor Pro Plus. Kolejny guzik to jest forward, czyli do przodu. I to jest bardzo fajny temat, ponieważ kiedy naciśniemy ten guzik, pojawi nam się tu przy zamiast literki P, bo teraz jakby, że zaparkowana stoi w miejscu, naciśniemy tą górę, to zobaczcie. Łódka zaczyna nam pracować i jest wyświetlona jedynka, czyli będzie przez minutę od razu nam prosto w kierunku, w którym nacisnęliśmy guzik i ona była ustawiona, będzie płynęła prosto. Naciśniemy jeszcze raz, przeskoczy nam na dwójkę, czyli 2 minuty będzie płynęła i 3 minuty. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa i ułatwiająca życie. Wystarczy tutaj joystickiem dotknąć i go wyłączamy. Zobaczcie. Płynie. Cyk. I już jest wyłączona. Ok. Kolejne guziki. Tutaj mamy lamp, great lub full, czyli to wszystko się włącza. Włączamy raz. Mamy światła. Przytrzymując dłużej ten guzik, wyłączamy wszystkie światła. Zobaczcie. Przytrzymujemy. Zapaliły nam się wszystkie światła z przodu i z tyłu. Możemy nacisnąć jednym krótkim. Wyłączymy światło z przodu. Wyłączone jest. I teraz jak przytrzymamy dłużej,
gaszą nam się wszystkie światła. To też bardzo fajny temat, bo nie zawsze chcemy nad wodą, by wszyscy wiedzieli, że nasza łódka akurat płynie. Sam mam tak, nie lubię, a tutaj będzie akurat fajnie, bo te światła można wszystkie wyłączyć. Tu jest guzik menu. W menu nie będziemy wchodzić z tego względu, że ta łódka jeszcze jest łódką taką troszeczkę serwisową i tutaj są po prostu opcje, które będą tylko i wyłącznie dla serwisu. Ale tam będzie, tam jest, z tego co pamiętam, to jest jakaś kalibracja łódki, tego typu rzeczy, więc tu menu odpuszczamy. OK, guzik OK. Jak to OK? Służy do zatwierdzania różnych komend, które sobie tutaj napiszemy, czy to save point, czy home point, tego typu tematy. Left and right to służy nam do przeskakiwania tutaj między, tak jak zobaczycie tutaj sobie, patrzcie, będziemy sobie right i przeskakujemy sobie pomiędzy punktami, które sobie zapisaliśmy. Tutaj left, znowu przeskoczyło i do tego służy, ale też służy nam do ustawiania czegokolwiek, gdziekolwiek wejdziemy i chcemy gdzieś przeskoczyć w kolejnym punkcie, w menu, czy ustawienia punktów, to właśnie ten guzik do tego służy. OK, kolejny guzik to jest home point i tym guzikiem tutaj ustawiamy sobie punkt, w którym łódka będzie, punkt tak zwany dom, tak? Gdzie łódka ma po prostu wrócić. I wystarczy ten guzik po prostu przytrzymać. Wyświetla się origin set OK. Jak widzicie, tutaj przy domeczku robi się 0, czyli tu już jest home point. I teraz tak, uwaga, jeżeli ten guzik, tu zobaczcie, na górze jest literka M, pokazuje nam, czy będzie wyświetlane w metrach, ma być wyświetlane, mają być punkty, czy w fitach. I tym właśnie guzikiem, naciskając, zobaczcie, pojedyncze dotknięcie robi się FT, czyli fity, M, metry. Dłużej przytrzymując ten guzik, zaznaczamy swój punkt home. I teraz, jeżeli chcemy wrócić do home, to mamy tutaj taki guzik, nazywa się Navigation Return i ten guzik po prostu przytrzymujemy. Naciskamy i trzymamy go, aż się wyświetli nam o, go back. Jest message 1 i było go back. Ona wraca, oczywiście ona wiadomo wróciła sobie do domu, tak? Kolejny guzik, jaki mamy tutaj, to jest save point i on służy nam do zapisywania punktu. Przykładowo chcemy punkt zapisać, gdzie tu jest łódka. Naciskamy go raz i teraz jest napis are you sure? I możemy nacisnąć albo OK, albo nacisnąć jeszcze raz guzik save point. Naciskamy save point i mamy guzik, przepraszam, i mamy punkt zapisany, gdzie łódka ma wracać. I tak jak tu widzicie, to jest jedynka i tak mniej więcej on ma, że jak staje, to nigdy nie pokazuje tutaj zera, tylko pokazuje jeden, że jest po prostu w punkcie. Kolejny guzik, ostatni, to jest guzik Navigation Return i on służy właśnie do tego, żeby łódka nam sobie popłynęła w punkt, który chcemy. Załóżmy sobie, weźmiemy sobie punkt trójka, tak, gdzieś tam mam ustawiony sobie na wodzie i naciskamy ten guzik. Naciskamy Navigation Return i teraz patrzcie, wyświetla nam się taka opcja, mamy tak, domek, lewa komora i prawa komora. I teraz możemy sobie zaznaczyć, co chcemy, żeby łódka zrobiła w momencie, kiedy dopłynie. Czy ma pootwierać te komory, czy lewą, czy prawą, czy obie, jak zależy, zaznaczymy, i czy ma wracać. I żeby to zaznaczyć, to po prostu wystarczy nacisnąć, jeżeli chcemy lewą, to po prostu nacisnąć znowu guzik left hopper, prawą right hopper, a jeżeli chcemy domek, to po prostu naciskamy tutaj home point i mamy, jak widzicie, na czerwono literkę J, czyli jest, i wszędzie tam, gdzie jest jest, te literki J, to znaczy, że ona po prostu otworzy lewą komorę, prawą komorę, domek i wróci po prostu nam do domu. Ustawimy równo ją, żeby ładnie poszła, i ogień. Idzie jak burza. Teraz zobaczymy, jak płynie na high. Mamy ustawioną już prędkość high.
w prawym rogu właśnie tylko łódki. Literka H na czerwono się świeci i płyniemy z prędkością najwyższą. Uwaga! Ta łódka naprawdę zasuwa. Zrzut z jednej komory, zrzut z drugiej. Czas na małe podsumowanie. Po tych trzech dniach łódka, trzeba przyznać, że się naprawdę dobrze spisywała, nie było z nią żadnych problemów. Jakie takie szybciutko plusy i mega różnice między nią a aktorem, który miałem do tej pory? Po pierwsze, o wiele mocniejsze i większe silniki zdecydowanie. Druga sprawa, możliwość regulacji prędkości. Trzecia sprawa, łódkę mogę sobie zapakować, nasypać w nią jedzenie, a przypłon spokojnie potem ułożyć, nie muszę tam kombinować się od spodu ręką i tak dalej, to widzieliście na filmie. Kolejna rzecz, mogę wyłączyć światła, nie zawsze mam ochotę, żeby na całej wodzie wiedzieli, że pływam, więc mogę sobie wyłączyć światła w tej łódce. Łódka jest w dotyku po prostu mniej plastikowa, mamy wrażenie, że mamy towar lepszy, porządniejszy. Kolejna rzecz, o której nie wspomniałem, to, że w Boatmanie, w aktorze lubiło się do komór nalać woda, więc jak mieliśmy na przykład PV-kę, no to był słaby temat. Tutaj, jeżeli sobie zasypiemy komory i ułożymy sobie na górze PV-kę, zestaw, nie ma takiej możliwości, żeby się ta woda tutaj nalała. Widzieliście zrzuty z drona, jak spadało, jedzenie było suche, nie było namoczone i tak dalej, także nie ma takiej możliwości, żeby te komory się zalewały, bo po prostu ta łódka jest tutaj, zobaczcie, o wiele wyższa niż był aktor. No i trzecia rzecz tutaj, znaczy trzecia, kolejna rzecz to pilot, który jest wodoodporny, bardziej intuicyjny, lepiej przemyślane są te przyciski i szczególnie ten przycisk, kiedy chcemy, żeby łódka po prostu płynęła sobie do przodu, nie musimy tutaj jak w aktorze przytrzymywać, po prostu puszczamy guziczkiem, ustalamy sobie nawet 2-3 minuty i ta łódka sobie sama płynie. To tyle, jeżeli chodzi o tego wulkana. Czy jakieś będą podczas eksploatacji wychodziły grzechy wieku tak zwanego młodzieńczego?
Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ja Wam tylko przedstawiłem tutaj moje doznania po 3 dniach eksploatacji tej łódki i porównaniu na bieżąco, bo na tej zasiadce używałem też Aktora Pro Plus. Jak dla mnie ta łódka jest zdecydowanie lepsza od Aktora, praktycznie pod każdym względem. Bije po prostu Aktora na łeb. Bajam mordeczki i do następnego odcinka serii Karpiowy Stan Umysłu.